Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Ja słuchajcie, mam aktualnie gościa. Przyjechała do mnie mama zakładać. Co ty robisz? Gość? Co no, chciałam, żebyś się tu pokazała. Co ci chodzi? Mam dzisiaj gościa, który przyjechał do mnie powiesić mi zasłony i firanki. Jestem w okularach wyjątkowo, bo wczoraj podczas demakijażu coś mi wpadło do oka. Nie wiem, czy rzęsa, czy może coś mnie ukuło. I boli mnie tutaj coś, więc nie chciałam zakładać przez to soczewek. No i co będziemy robić? Od czego zaczynamy? Od zasłon czy od firanek? Nie wiem, co chcesz. Daj mi kartkę, ja sobie to muszę rozplanować. Ile sztuk żabek? Ale poważnie mówię. No ile? No. Ile sztuk żabek na daną zasłonę albo firankę? Tak, bo to od tego zależy. Patrzcie, jakiego tu mam organizatora wnętrz. Dobrze. Dobra, no to przyniosę ci kartkę. Dobra, zobaczcie, mama tutaj robi sobie akcję. Nie, Klaudia, nie. Salon i sypialnia. Tu będziemy wieszać zasłony. Ile sztuk chcesz? Gdzie, co chcesz? Zasłony tutaj trzy i jedna w środek i tu? Trzy. Tak? Tak, zasłona. I na boku, gdzie grzejnik. Tak, a w sypialni jedna zasłona. Z tej strony, przy łóżku? Nie. Przy tu, gdzie tu? Telewizor, tu będzie tak. Tam jest grzejnik, no. No to dobrze, ile firanek sztuk? No mamy... Dwie. Tak. Tak? Mhm. Tego nie ma. Tak. To jest krótszy pokój. No to trzeba teraz... rozliczyć żaby. Mama kupiła, słuchajcie, żabki. Dokupiła. Widzę, że sporo tych żabek, więc powinno nam bez problemu starczyć. Już tym razem mamy drabinę. I czekamy na mamusię. Poszła się schować do sypialni. Praca na wysokościach. Daj mi mój plan. Mamo, to drożej płacna. Śmieję się, śmieję mama mówi, że ma problem nam włożyć głowę, bo tu mamy, zobaczcie, taką... Jak to się nazywa? Takie podwyższenie? No taką... Tak jakby zasłonę. Taką tą... Dwa, cztery... Kryjówkę. Dziesięć, daj. Pozostałe. 10 sztuk? Nie wiem, ile tam jest. Babcia też nie umie. Ty to wysłałaś z mlekiem matki. Uszkodzona. Żartujesz. To musisz iść zwrócić. Jak pójdziesz, zrobisz tam akcję. Pójdziesz tą jedną żabką. Ja słuchajcie, tutaj próbuję rozmieścić jakoś kwiaty. I chyba monstera będzie stała tutaj pod telewizorem. Taki jest plan. Już? Proszę się. Musimy robić wszystko zgodnie z planem mamy. Nie śmiej się, bo instrukcja jest bardzo ważna. Dobrze. Mi się tego nie pomyło. Mam nadzieję, że nie spieprzyłaś tego, co zrobiłam. Nie. Biedna. Na wyczucie muszę to robić. Zamknę oczy, wtedy wyobraźnia pracuje lepiej. Teraz tak, Klaudia. Pierwszą i ostatnią. Później sobie dzielisz na połowę żabki i wieszasz w środek. No to nie tylko do mnie mówisz. Tu macie instrukcję całą, czy ma w takiej pozycji? Taka żaba jesteś. 9. Masz podzielone i teraz sobie robisz na pół. Kurde. I co poszło? Te żabki są jakieś uchynięte. Skaczą. No nie skaczą, ona się spierniczyła. Zobacz. No żabka to żabka. Wyskoczyło. Wyskoczyła. Naprawdę. Nie wiem, czy końcówka na dole, Klaudia. Dasz radę. Mieszkanie jeszcze troszkę roboczo wokół, ale układałam teraz kwiatki, te, które wczoraj przywiozłam z Olią. I zobaczcie, wymyśliłam, że po prostu ściągnę tą górną półkę i tutaj postawię kwiaty, bo inaczej nie mieściły się na górnej półce na górze, bo już harczyły o sufit. Także po prostu wyciągnęłam górną półkę i one sobie tak przechodzą, jakby rosły do góry. No i dojdzie tu jeszcze na pewno więcej kwiatków, ta półka będzie cała z kwiatów, bo dużo kwiatów zostało jeszcze w starym mieszkaniu w Sosnowcu, ale wydaje mi się, że wygląda to na razie spoko. Na dole jeszcze mamy jakieś tam rzeczy typu narzędzia i tak dalej, ale jak zniknie, to wydaje mi się, że będzie to wyglądało fajnie. Wieszanie tych firanek i zasłon nam się mocno z mamą przedłużyło. Robimy to już po trzecią godzinę, bo po prostu był problem na początku z żabkami. Potem musieliśmy pomierzyć firanki, czy są wszystkie jednej długości. Powiem wam, że po prostu masakra.
Ale chyba już końcówka. Już jesteśmy na wykończeniu. Na wykończeniu w sensie pracy, ale może też fizycznie i psychicznie. No, ale chciałam w ogóle, z racji tego, że mam gościa, zaprosić tego mojego gościa dzisiaj do otwierania kalendarzy. I otworzymy kalendarze i mama dostanie produkty z kalendarzy. Także będziesz miała małe gifty dzisiaj za pomoc. Ja się już cieszę. Za pomoc. Śmiałyśmy się, bo moja mama w tamtym roku na Vlogmasie. W tamtym czy dwa lata temu? W zeszłym roku chyba. Nie wiem, czy nie było dwa lata temu. Chyba w zeszłym roku. Albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu mama na Vlogmasie otwierała ze mną i z Wiktorią kalendarze. I wtedy miałam dużo kalendarzy, z czego chyba dwa były takie słodyczne. Ja siedziałam z boku. A, patrzyłaś chyba, no. Dwa były takie słodyczowe. Jakoś tak było, że otworzyłyśmy kalendarze z Wiką i wyciągnęłyśmy te cukierki i nie chciałyśmy ich, więc dałyśmy je mamie. I mama tam na tym Vlogmasie nie wiedziała, gdzie jest podgląd, jakby nie widziała siebie. Nie wiedziała, czy ją widać, czy jej nie widać na tym kadrze. I wypluła sobie gumę tak dyskretnie, a potem wzięła cuksa i kutek zjadła i żyła go przez cały czas. I później dopiero na Vlogmasie, kiedy był już opublikowany, zorientowała się, że było ją tam ciągle widać, co ona tam robi, bo myślała, że jest poza kadrem. I ten Vlogmas jeszcze jest na kanale, także możecie zobaczyć, mamy jeden z pierwszych debiutów wtedy. Bardzo śmieszny i wszyscy z was tam w komentarzach śmiali się, że mama wygrała, że mama tam po prostu była główną aktorką tej sceny otwierania kalendarzy i naprawdę tak było. Kacper do dzisiaj umie. Tak, tak, ja to się śmiał. Kacper chyba wtedy montował ten Vlogmas. Tak, bo się tak śmiał, że tak. Nie mógł uspokoić, chłopak. I słuchajcie, dostałam ci też paczkę z Ofeminin. Taką świąteczną. I dostałam tutaj taką ciekawą sprawę. Kominek z olejkami. Czyli jakby nie tradycyjny wosk, świeca. Tylko po prostu olejki. Dostałam zestaw szczęścia. Są tutaj jeszcze trzy inne zestawy. Jest zestaw zdrowia, szczęścia i miłości. Ja tak jak mówię, mam ten szczęścia. Tu się teraz dodaje kilka kropelek na górę. No i pod spodem chciałam powiedzieć żarówka. Tea light, świeczuszka. Podgrzewa, no i rozprowadza po mieszkaniu ten olejek. I akurat mam tutaj trzy zapachy. Olejek złodziei, malinowy i pomarańczowy. A gdzie jest ten cynamonowy? Mam złodziei, cynamonowy i pomarańczowy. Chyba powiedziałam coś innego wcześniej. Także coś takiego. No i jeszcze kilka jakichś innych produktów kosmetycznych. Żel pod prysznic, kokos migdał. Tutaj jakiś taki peeling do ciała też z ziai. Czekolada, kawa. Kremik i jakieś jeszcze inne tutaj pierdółki, też kremik i taki rozświetlający balsam, także taka przesyłka świąteczna. W pacie od super prezenty dostałam też taką kulę fajną świąteczną, zobaczcie, ze śniegiem, z domkiem, z choinką, gdzieś ją może też postawię. I miałam mieć dzisiaj choinkę, mówiłam wam w wczorajszym Vlogmasie, że dzisiaj przyjdzie choinka, ale niestety kurier gdzieś tam się opóźnił po drodze i przyjdzie dopiero jutro. Jutro w okolicach południa, więc mam nadzieję, że jak jutro przyjdzie, to od razu ją złożymy i ubierzemy. Mam już ustalone miejsce na nią, już tak nawet mamą obgadałam, że będzie stała tutaj, za kanapą w tym miejscu, gdzie teraz stoi deska do prasowania. No, także czekamy na nią jeszcze jeden dzień jednak. I słuchajcie, wczoraj miałam już tak w miarę czysto w mieszkaniu, już byłam w miarę ogarnięta, ale dzisiaj przywiozłam jeszcze kolejne rzeczy. Przepraszam. I po prostu jest już bajzel znowu. Przepraszam, jestem przeszła. To nic. Jestem już, słuchajcie, z mamą i otwieramy kalendarze pierwszy. I otwieramy dzisiaj 17. Właśnie miałam się zapytać, jakie 17. Otwieraj. Tutaj otwieraj tak, żeby wszyscy widzieli. Musisz się nauczyć, jak prawdziwy. Orzeszek. Uczulona jestem. A to ci wymienię, mam z wczoraj karmelowego. To ci wymienię. Ale wszystkie prezenty dzisiaj, tak jak powiedziałam, są dla mamy. Także... Sprawdzę, jakie to są orzechy. Ale to ci dam. Te, naskowe, to nie możesz, nie? No. Nie mogę. To ci dam od siebie. 17. Z Makeup Obsession. Nie wiem, czy 25 to nie wiem. No, 25 jest duża. To może 25 też się spotkamy i otworzysz. 25. Chcesz? Wolałabym. Zaraz zobaczymy, co tutaj mama ma. Tutaj mamy. O Jezu. Czerwień świąteczna. Matowa. No. Proszę. Taka jak lubisz, nie? Dla ciebie. Jezu, dziękuję. Teraz Nux. Jeszcze? Nux, no. Wszystkie dla ciebie. To ja tak mam otworzyć tą stronę, prawda? No i nie mamy 17 tutaj. Okej. Okay. I co my tutaj mamy? Jakiś krem, emulsja. Jakaś taka emulsja, no proszę. Idealnie. Do skóry dojrzałej.
No, idealnie. I ostatni kalendarz Snyksa. Dallas. I to będę miała to samo co Victoria pewnie. Tak, oglądałaś już Victoria Stories? Nie, jeszcze nie. No to akurat masz niespodziankę. Po kolei one idą, wiesz? Także będzie tu gdzieś 17. Tu jest. Już ostatni rząd. Już tak świeci wszystko, że... Oj, patrz jaki kolor. O, taki jak lubisz. Trafiłaś. I też taki masełkowy, co? Jak lubisz takie cienie. Takie tłuste. No, mama lubi takie cienie bardzo. Idealne, co? No. I pięknie. To nie ja trafiłam, tylko co ty trafiłaś. I to będzie na święta, do makijażu. No. Matka. Czerwona, tak. Proszę. Mama ma cały zestaw. Czerwoną szminkę, tak. Kremik pod makijaż. No ale ten cukierek odmienimy, bo mama mogłaby do tych świąt nie przeżyć. Powinni zjem sobie orzeszka. Żeby nie było, że tylko powiedziałam na wizji, wręczam ci karmelowego cuksa. No, bardzo taki lubisz. Tak, i możesz. Tak, to lubię i mogę. Mama wraca, słuchajcie, zeszło nam strasznie długo, jest już noc późna. Mama jest prawdziwym robotnikiem, ma swoją drabinkę, ale już chyba nie będzie jej potrzebna, więc mi się wydaje, że musisz ją położyć do bagażnika, nie? Odprowadziła mamę, będę teraz zrobiła makijaż do kolacji, myła zęby i w sumie już szykowała się powoli do spania, bo jest już późno, jest już w sumie po 22, nim się ogarnę, nim wiecie wszystko, zrobię w prysznic i tak dalej, to pewnie będzie 12, a rano muszę wcześniej wstać, także no, chcę się położyć o normalnej porze, ale chciałabym pokazać przy okazji produkty do włosów, których używam, bo pod vlogmasami często są pytania o to, jak utrzymuję taki kolor blondu, byłam u fryzjera 1,5 miesiąca temu, no i jak na razie, jak widzicie, kolor dalej jest ładny, chłodny, nie wpada w takie żółte tony. I ja, słuchajcie, używam od samego początku, odkąd jestem blondynką, a to już 1,5 roku. Używam tego szamponu, Schwarzkopf BC Color Freeze 4,5, ta wersja. I to jest właśnie szampon taki fioletowy, niebieski. I fajnie utrzymuje kolor takiego chłodnego blondu, plus nie wysusza włosów, bo często te niebieskie szampony z Joanny i takich, wiecie, tańszych firm bardzo wysuszają włosy, a ten Schwarzkopfa u mnie raczej nie daje takiego mocnego wysuszenia. Odżywka, którą używam pod prysznicem, będąc pod prysznicem, to ta z Authentic Beauty Concept, nawilżająca. Do włosów rozjaśnianych podobno jest super. Używam jeszcze mgiełki po odsuszeniu włosów w ręcznik przed suszeniem, takiej mgiełki z Schwarzkopfa z kolekcji Fiber Clinic, nawilżająca, to jest taka po prostu, wiecie, w mgiełce ze sprayem. Także to są te trzy produkty, których aktualnie używam i spoko mi się sprawdzają, także no, mogę wam je w sumie polecić. Wszystkie są dostępne na stronie Studio Vivien i stacjonarnie do kupienia w salonie Vivien, także to wam jeszcze pokażę. Może pokażę wam jeszcze szczotkę, bo w sumie to też jest gdzieś tam ważne w pielęgnacji. Mam szczotkę z Balmain, taką, to jest szczotka, która jest super polecana do włosów przedłużanych, ale ogólnie też można ją oczywiście używać do normalnych włosów. Tutaj są te włoski, ale tak jest dzika, także ja ją kupiłam przez internet, chyba jest w Douglasie dostępny stacjonarnie. Także do włosów to tyle, no i myję włosy co 2-3 dni mniej więcej. Na obiad zrobiłam sobie dzisiaj krem z pomidorów, zupkę. Muszę ją właśnie schować do lodówki, już na pewno ostygła na noc. Ale zastanawiam się, czy sobie jej nie zjeść na kolację, bo mam jeszcze trochę makaronu. A naprawdę bardzo mi smakowała dzisiaj, więc chyba ją zaraz zjem na kolację. Ale właśnie to jest przepis z Thermomixa na krem z pomidorów i ten przepis jest super. Bardzo dobra wychodzi. Ja tylko dodaję od siebie troszkę papryki ostrej do smaku. I jeśli chodzi o umiejscowienie kwiatów, to tak, ten wysoki postawiłam na razie tutaj przy szafie, w dużym pokoju. No i w sumie tutaj całkiem dobrze wygląda, więc pewnie tutaj zostanie. Tutaj na telewizorze mój vlogmas oglądałyśmy z mamą podczas zawieszania zasłon. A tutaj jest ta monstera, którą już widzieliście i chyba tutaj zostanie, bo wygląda tutaj całkiem spoczko, całkiem nieźle tutaj pasuje. Ten regał czarny, mała monstera jest tutaj, tutaj jest duża monstera. Ten kwiat, kurde, zapomniałam nazwy. Chyba na S, nie Sansevieria, tylko, kurde, wyleciało mi z głowy, a wiem jak się nazywa, no mniejsza, jest tutaj, mamy tu taką ciemną odmianę, bo są też takie jaśniejsze, z jaśniejszymi listkami mamy tą ciemniejszą i ona tutaj też fajnie wygląda, jak nie ma tej górnej półki.
Możecie dać znać, czy to spoko wygląda, ale mi się podoba. A Dracena i San Saverie 3 na razie stoją tutaj. Na tej szafce będzie stał ogólnie telewizor, więc do telewizora dopasujemy położenie tych kwiatów, ale one tutaj bardzo pasują w sypialni, wiecie, do tej zielonej ściany. Super. Bardzo dobrze wyglądają. I zobaczcie, dostałam takie gąbeczki w przesyłce. Już wam chyba je pokazywałam na stories albo w jakimś dogmasie. Choinka bałwan i zwykła czerwona. Są chyba Sinsei'a, tak, Sinsei. I super. Mega, do jakiegoś tutorialu świątecznego. Myślę, że fajnie. Obawiam się tylko, że ta biała bardzo szybko się ubrudzi od podkładu, więc będzie pewnie ładna tylko przed pierwszym użyciem. I tą świąteczną kulę, którą dzisiaj dostałam z tym śniegiem, postawię na razie może tutaj, na półce. Jest jeszcze tutaj taki chaos ogólnie, na pewno nie wszystko, które tutaj jest, będzie tutaj stało, ale na razie razem z tą choinką świecącą u góry myślę, że może tutaj być. I ja tak jak powiedziałam, lecę zjeść kolację, biorę prysznic, zrobię demakijaż, a w sumie to w innej kolejności. Kolacja, demakijaż, prysznic, myję zęby, zakładam gumeczki na noc, bo też dzisiaj nie cały dzień nie nosiłam. No i będę tak już odpoczywać trochę. Jeszcze muszę trochę ogarnąć kuchnię i salon, ale to już wiecie, tak pobocznie. Więc żegnam się z wami, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. No i już jutro, mam nadzieję, dochodzi do mnie choinka i ubieramy choinkę, składamy wcześniej i ubieramy. No super, 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 fajnie. Jeszcze raz się powtórzę, ale będę miała pierwszą swoją dużą choinkę w mieszkaniu.